celu pomiaru prądu, napięcia i rezystancji w obwodzie prądu stałego lub przemiennego trzeba byłoby się posłużyć 5 miernikami. Zamiast tych 5 można wykorzystać 1, miernik uniwersalny. Widzimy najprostszy tego typu przyrząd pomiarowy. W zależności od tego, co chcemy zmierzyć, należy wybrać odpowiednie gniazdo i przełącznikiem nastawić wybrany zakres pomiarowy mierzonej wielkości. Na przykład pomiar rezystancji w przypadku tego miernika możliwy jest na 3 zakresach pomiarowych. Przed przystąpieniem do pomiarów zerujemy miernik, to znaczy sprowadzamy wskazówkę do kreski z zerem za pomocą specjalnego pokrętła umieszczonego zwykle w centralnej części tabliczki podziałkowej. Inaczej zeruje się omomierz. Przy zwartych przewodach pomiarowych sprowadza się wskazówkę do zera oznaczonego na skali omomierza. Na tarczy podziałkowej miernika, oprócz podziałek, znajduje się szereg znaków. Każdy z nich zawiera ważną dla użytkownika informację. Ze znaczeniem tych symboli należy zapoznać się, czytając uważnie instrukcję eksploatacji. W praktyce zdarza się często, że po zmontowaniu obwodu elektrycznego i przyłączeniu zasilania układ nie działa. Należy wtedy szukać przyczyny. Sprawdzić prawidłowość połączeń zgodnie ze schematem. A następnie skorzystać z miernika. Pomocna przy pomiarach jest instrukcja eksploatacji miernika, z którą należy zapoznać się wcześniej i korzystać z niej w czasie pomiarów. Mierząc napięcie, wkładamy przewody w odpowiednie gniazda i wybierając właściwy zakres pomiarowy, mierzymy. W przypadku tego miernika, dla napięcia stałego i przemiennego, korzystamy z tej samej podziałki. Na zakresie 30 V 13 działek to 13 V. Jeżeli wybraliśmy zakres 150 V, wtedy 10 działkom odpowiada 50 V, czyli 5 razy więcej, więc liczbę działek trzeba pomnożyć przez 5. Wartość mierzonego napięcia wynosi 65 V. Wybierając zakres 15 V, widzimy, że 10 działkom odpowiadać będzie 5 V, czyli 2 razy mniej. Liczbę wskazanych działek trzeba podzielić przez 2, aby odczytać właściwą wartość mierzonego napięcia. Równe jest ono w tym przypadku 6,5 V. Jeżeli w badanym obwodzie, mimo że obwód jest zasilany napięciem, woltomierz wskaże 0, kilkakrotnie powtarzamy pomiar. Brak wskazań woltomierza świadczy o przerwie w obwodzie. Do sprawdzenia prawidłowości połączeń i wyszukania przerwy można wykorzystać omomierz. Pokrętłem wybieramy odpowiedni zakres do pomiaru rezystancji, zerujemy omomierz przy zwartym obwodzie, czynność tę powtarzając przed każdym pomiarem. Odłączamy zasilanie badanego układu elektrycznego i po kolei w punktach połączeń mierzymy rezystancję. W punktach, gdzie rezystancja równa jest nieskończoności, jest przerwa w obwodzie. Do połączeń użyto przewodu, z którego końcówek nie zdjęto izolacji. Zastępujemy go przewodem odizolowanym.
Teraz rezystancja jest właściwa, prąd może płynąć i układ działa poprawnie. Za pomocą miernika uniwersalnego, wybierając przełącznikiem odpowiedni zakres pomiarowy mierzonej wielkości, można dokonać pomiaru prądu w badanym obwodzie, włączając miernik do obwodu szeregowo. W praktyce stosowane są mierniki uniwersalne o jeszcze większych możliwościach i większej dokładności pomiaru. Na tylnej ściance znajduje się skrócona instrukcja obsługi miernika oraz podstawowe parametry. Miernikiem tym można mierzyć nie tylko prądy, napięcie i rezystancje od wartości ułamkowych do rzędu tysięcy, ale również natężenie dźwięku. Przed pomiarami ustawiamy mechaniczne zero na skali przyrządu. Następnie innym pokrętłem dokonujemy korekty zera elektrycznego. Możliwe jest sprawdzenie poziomu napięcia baterii zasilających rozbudowane obwody elektryczne wewnątrz miernika. Pomiarowi temu służy skala oznaczona symbolem bat. Położenie wskazówki na tej skali pokazuje stan naładowania baterii. Ten miernik ma znacznie więcej rozszerzonych zakresów pomiarowych, umożliwiających dokładne pomiary wartości od całkowitych do ułamkowych. Dotyczy to pomiarów i napięć, i przyrządów. Jeżeli nasze radio nie działa, możemy sami spróbować znaleźć przyczynę niesprawności. Demontujemy radio w celu dostępu do obwodów elektrycznych. Posługujemy się naszym miernikiem, którego konstrukcja i parametry techniczne pozwalają na wykorzystywanie go do pomiarów w układach bardziej złożonych, wymagających dużej precyzji pomiaru. Sprawdzamy układ, porównując go z instrukcją obsługi zawierającą schemat połączeń radia. Będziemy mierzyć napięcia w poszczególnych punktach, porównując je z wartościami podanymi w schemacie. Wskazówka lekko drgnęła. Oznacza to, że wybrany zakres jest zbyt duży. Zmieniamy zakres pomiarowy i mierzymy. Teraz zakres został wybrany prawidłowo. Można odczytać wynik pomiaru. Jeżeli przewidywane napięcie mierzone wynosi 7,2 V, wybieramy zakres pomiarowy 10 V. Odczytujemy napięcie 4,2 V. Jest ono niezgodne z podanym na schemacie. Istnieje więc potrzeba wymontowania elementu w badanym punkcie układu w celu sprawdzenia go. Teraz będziemy sprawdzać wymontowany tranzystor przy użyciu ohmomierza. Mierzyć będziemy rezystancję między kolejnymi wyprowadzeniami. Jeżeli wyniki będą świadczyły o uszkodzeniu tego elementu, należy go wymienić na sprawny. W ten sposób, przy pomocy miernika uniwersalnego, udało nam się znaleźć przyczynę niesprawności radia. Mierniki uniwersalne są niezbędne przy wykonywaniu napraw sprzętu elektrycznego różnego rodzaju.